Dzisiejszy turniej to przede wszystkim okazja dla wielu zawodników spotkać się po latach. Dzięki uprzejmości pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 i oczywiście wójta naszej gminy mamy okazję organizować takie wydarzenie nowe, które w tym roku po raz pierwszy zagościło w naszym kalendarzu. Bardzo fajna inicjatywa, fajnie, że udało się to zrobić na nowej hali. Mamy z tego co kojarzę 5 drużyn na ten moment, no i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to znajdziemy się na pudle albo gdzieś wyżej. Cieszymy się, że możemy brać udział, cieszymy się, że może to się rozwinie w przyszłości w coś, co przerodzi się w bardziej taki kontakt częstszy. Jest fajna zabawa. Super organizacja. Miło było wrócić po latach do grania, do spotkania się z kolegami. Jak sami mamy okazję zaobserwować samą emocję? No i takie turnieje powinny się odbywać moim zdaniem w każdej miejscowości, przynajmniej raz w roku, żeby się gdzieś spotykać, żeby ta integracja była. Szkoda, że mało starszych ludzi gra, ale jest super, atmosfera bardzo dobra. Już w szatni powiedzieliśmy, będziemy się reaktywować jako Oldboye Orła Kozy, także ciąg dalszy nastąpi. Dla wielu zawodników, którzy tutaj biorą udział, to jest spotkanie z przyjaciółmi, spotkanie z kolegami z boiska z dawnych lat i po latach. Sam dzisiaj słyszałem, że fajne, że takie turnieje się odbywają. Gdyby ktoś był zainteresowany, też zachęcam do odwiedzenia strony UKS Kozy. Tam są wszystkie informacje dotyczące możliwości grania z nami. Zachęcam do ruchu i zachęcam do odwiedzenia Centrum Sportowo-Widowiskowego. Do zobaczenia.